To teraz chciałabym poznać chłopaków. To zapraszam. Idziemy? No pewnie. Zobaczymy, czy oni tam żyją. No właśnie. Przestali oddychać. Właśnie. Czy chłopcy mają swoje pokoje? Docelowo mają mieć, natomiast jeszcze nie do końca. Tutaj mieszka mój najstarszy, proszę bardzo. Stary koń mieszka tu sam, gdyż oczywiście powinien stary koń się uczyć. Aha. On powinien mieć idealne warunki do nauki. No i natomiast ma warunki, ale z nauką coś się gorzej. Ale zwalmy to wszystko na zdalne nauczanie. Oczywiście. To jest teraz. To jest w drugim pokoju. A w drugim pokoju generalnie mieszka właśnie Feluś i Maksiu. Kto tutaj musi włazić do spania? Max? Naprawdę? No. Trochę gorąco, nie? Ciepło. Będziemy zmieniać postawienie. Fajne chłopaki, fajne miejsca. Tylko jak ty to wszystko ogarniasz? A kto powiedział, że ogarniam? Nie ogarniasz? No jak? Ale naprawdę czasem mam wrażenie, że nie ogarniam. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym ze wszystkim rano się wyrobiła. I zaczyna się oczywiście śniadanie. Najpierw kawa i kakałko dla wszystkich. Oczywiście każdy w swoim ulubionym kubku i każdy co innego. Potem walka o to, żeby wszyscy się ubrali, umyli zęby, sprawdzić, czy wszyscy, aby mają wszystko w plecakach, czy chłopaki starsze zalogowały się na swoich lekcjach na przykład. No i zaczynamy ze śniadaniem. Ja mam wrażenie, że jestem zupełnie zwykłą mamą i uważam, że każda z nas jest w pewnej kwestii taka sama. Czy ma jedno, czy ma piątkę dzieci, to się naprawdę wiele nie zmienia, bo generalnie chodzi o nastawienie po prostu właśnie do życia, do świata. Chłopaki pomagają? Bardzo mi pomagają. Każdy ma swoje zadania, jak to jest u was? Na stałe nie staram się zachowywać tutaj absolutnie, żeby było sprawiedliwie, bo to jest bardzo ważne, że wszyscy muszą mieć równo. Więc jednego dnia jeden robi zmywarkę, drugiego dnia inny i ze śmieciami. Nie ma grafiku. Nie, ogarnę. Mama tu paluszkiem pokazuje. Czyli znowu mama dyrektor. Tak, dobra. Mama dyrektor, nie ma co gadać. Podobno chłopaki też potrafią gotować, słyszałam takie plotki na mieście. Gotują, na mieście Rumi byłam, chodziłam i pytałam. Tak. Popisowym daniem u nas jest pizza, bo rodzice moi prowadzą pizzerię i właśnie... Jest się od kogo uczyć. Jest się od kogo uczyć. I wziąć ciasto. I bierzemy od nich ciasto. To ja poproszę pizzę raz. Pizza raz. Idziemy. Teraz? Teraz. A co?